No cześć, to dzisiaj takie zadanko z dynamiki wrzucimy. I tak na początek, to skąd wiadomo, takie głupie pytanie trochę zadam, skąd wiadomo, że to jest dynamika? Dwie rzeczy takie, które są charakterystyczne bardzo. Po pierwsze, jest napisane oblicz przyspieszenia, czyli już ten element świadczy o tym, że tu będzie jakiś ruch i będzie to ruch jakichś przedmiotów, które mają masę. Czyli i masa, i przyspieszenie, masa i ruch powoduje, że to już jest dynamika. Czyli w pewnym momencie jakby dojdziemy do bardzo ważnego prawa fizyki, a dokładnie to drugiej zasady dynamiki Newtona, w której masz takie elementy jak masa i przyspieszenie. I często jest tak, że na korepetycjach widzę osobę, której daję mu zadanie, żeby zaczął coś robić, a on tak naprawdę nie wie, oby to nawet zrobił, tylko on do końca nie wie, do jakiego działu to zaliczyć, w jakim dziale to zadanie można przykleić. I zróbmy sobie to od początku do końca. Postaram się to zrobić tak w punktach, żeby to spełniło taką rolę może takiego tutoriala nawet. Czyli pierwszy punkt jaki będzie, co sobie zrobimy, to będzie zakładamy przyspieszenia. A tak właściwie to zakładamy ruch tych poszczególnych ciał, poszczególnych mas. I można sobie wyobrazić, że jak jest bęben, który ma jakąś masę, ma jakiś promień, ma tutaj swoją oś obrotu w tym miejscu, to on się będzie kręcił. A tym bardziej, jeżeli jest na niego nawinięta lina i z jednej strony liny jest przymocowana jakaś masa, a z drugiej strony liny jest przymocowany jakiś kolejny bęben, który nie jest przymocowany do niczego, tylko na tej linie po prostu wisi. I to wszystko się zacznie w pewnym momencie rozwijać, spadać na dół. I można sobie przyjąć, że czy ten niebieski bęben się będzie w prawo czy w lewo kręcił, to tego nikt nie wie. Dopiero to można sobie obliczyć, ale musimy sobie coś założyć, bo inaczej się tego nie zrobi. Nawet jeżeli założymy sobie, że on się obraca w prawo, czyli zgodnie z zegarem, a to będzie w lewo, to najwyżej w obliczeniach ci wyjdzie minus. To nie ma problemu żadnego. Ważne, żeby cokolwiek założyć. Weźmy sobie epsilon pierwszy, czyli przyspieszenie tego bębna. I następna rzecz. Jeżeli to będzie się obracać w prawo, to znaczy, że ta zielona masa będzie, może ja to wezmę, zrobię, a niech będzie na brązowo. Ta zielona masa będzie w takim razie się wznosić do góry, czyli to będzie A. I oczywiste, że z kolei będzie spadać w dół ten cały niebieski bęben. I on się porusza ruchem płaskim, jak widzisz, bo będzie się rozwijać i w pewnym momencie będzie tutaj. Bo się rozwinie potem jeszcze niżej, potem braknie ekranu. No i wiadomo o co chodzi, że będzie coraz niżej, będzie jakby się toczył po tej linii. Więc założymy sobie dwa przyspieszenia, bo to jest złożenie dwóch ruchów. Czyli epsilon drugi, bo się rozwija. I oczywiście środek tego całego bębna będzie sobie leciał w dół. I oczywiste, że to będzie jakieś tam A2 załóżmy. No i dobrze, jak mamy już przyspieszenia, to teraz trzeba sobie wziąć i uwolnić od więzów, czyli drugi punkt, uwalniamy od więzów. Uwalniamy od więzów. Więzów. I piszemy
równania dynamiczne. Z doświadczenia wynika, że wielokrotnie mówi się, rozmawiam z osobą, której wytłumaczę to, i w pewnym momencie ta osoba na słowo równanie dynamiczne tak do końca nie kojarzy, ale tak, żeby ci było łatwiej, to pierwsze takie najważniejsze skojarzenie. Równanie dynamiczne, czyli będziemy sobie używali właśnie tej drugiej zasady Newtona i pokażę ci to na każdym z tych trzech przykładów. Weźmy sobie na początek tą zieloną masę i ta zielona masa będzie sobie leciała do góry, czyli będzie A. Oczywiście działa na nią siła napięcia liny, czyli jest to zawieszone. Jeżeli uwalniam od więzów, to co muszę zrobić, to odcinam sobie wszystko, co jest jakby poza tym elementem, poza tym ciałem, poza tą masą. Czyli w tym miejscu, gdzie odcinam sobie sznurek, muszę zastąpić to siłą. Czyli jest to coś za coś. Ucinam sznurek, zastępuję to siłą. I to właśnie jest metoda na uwolnienie od więzów. No dobrze. Jaka tu siła? Aha, no to dobrze będzie ją podpisać. To będzie siła S. Jaka siła jeszcze działa? Oczywiście, że działa ciężar, no bo jak to jest masa, no to w polu grawitacyjnym będzie jakiś ciężar. Będzie jakiś ciężar. M razy G. I właściwie wszystko. No, mamy ciężar, mamy przyspieszenie, mamy tą siłę od sznurka. I teraz możemy sobie napisać równanie dynamiczne i to uczynię właśnie. W tym przypadku jest to ruch prostoliniowy, bo to się wznosi do góry, czyli będzie ruch w jednym kierunku, w górę. I możemy sobie napisać, że masa razy przyspieszenie to się równa suma sił, czyli siła napięcia liny minus ciężar. I to właściwie wszystko, bo nic tu więcej nie ma. Pierwsze równanie załatwione. Drugie równanie sobie zrobimy ten bęben, który jest niebieski. Zaraz ci powiem dlaczego, bo będzie potem łatwiej przejść do tego brązowego bębna po prawej stronie. Bo jakim ruchem się porusza ten bęben? No właśnie, bardzo często też jest problem z określeniem, co się porusza jakim ruchem. To oczywiście równanie. Może to podpiszę nawet. To będzie chyba najlepsze, co mogę zrobić. Chciałem bardziej jaskrawo. To jest równanie dla ruchu postępowego. Postępowy. A teraz ci pokażę drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego. Jak to będzie wyglądało? Miało być niebieskie, ale może jaśniejsze. Weźmy sobie, narysujmy ten bęben, może trochę mniejszy, bo żeby tu miejsca starczyło. I oczywiście on jest na podporze przegubowej, już tego nie będę odkręcał od tej podpory, tylko weźmy sobie w ten sposób, że uwalniamy sobie go od więzów i odcinamy sobie te dwie liny. I tą linę w tym miejscu i w tym miejscu zastępujemy siłą. Może tu jest ta kolejna jakby kolejny powód i okazja, żeby uwolnić od więzów. Czyli mamy tą siłę z tej lewej strony. To jest ta sama siła S, a z prawej strony już nie będzie ta sama siła, dlatego że ten bęben ma swoją masę. Jeżeli ma masę, to ta sama lina już po przejściu, po nawinięciu na ten bęben, który ma masę, już zmieni swoją wartość,
ponieważ ta lina musi napędzić ten bęben. No, to jest taki powód właśnie. I teraz napiszemy sobie równanie, drugą zasadę dynamiki, ale dla ruchu obrotowego. Przypomnę jeszcze raz, dla postępowego to jest coś takiego, że jest masa razy przyspieszenie równa się suma sił. A dla obrotowego zamiast masy jest masowy moment bezwładności, zamiast przyspieszenia jest przyspieszenie kątowe, a zamiast siły jest moment. No właśnie, przyspieszenie kątowe. Czyli tutaj jeszcze musi być epsilon pierwszy. Chyba wszystko, tak. No dobrze, jak mamy to, to teraz sobie to napiszmy, że będzie moment bezwładności masowy, zaraz go obliczymy sobie, razy przyspieszenie kątowe i ten bęben ma podobno ma, promień i to jest 2R, tak mówi autor, czyli moment siły to będzie S1 razy ramię, siła razy ramię, minus S razy też ramię. Proszę bardzo, czyli mamy drugie równanie wynikające i to jest dla ruchu, może podpiszę, będzie jeszcze lepiej, czyli to jest dla ruchu obrotowego, ruch obrotowy. A teraz sobie na koniec zostawiłem ten brązowy bęben, który się porusza ruchem płaskim, ponieważ on się odwija, czyli kręci się wokół własnego środka. I jednocześnie w dół sobie jedzie, czyli jednocześnie jest ruch obrotowy i postępowy w dół. I to sobie też go narysujemy. I to będzie troszkę ciekawiej. Oczywiście też sobie uwalniamy od więzów, czyli ucinamy sobie w tym miejscu, czyli zastąpimy ten sznurek siłą. Tą samą siłą, która jest S1, bo to jest ta sama lina, to jest pomiędzy tym punktem, a tym punktem nie zdarzyło się nic, także zostaje ta sama siła. Czyli to jest siła S1. S1. Oczywiście ciężar też będzie, bo to jest, ile to waży? Ile to waży M. Czyli będzie M razy G. Oczywiście też będzie jakiś epsilon 2, który wcześniej założyłem. I oczywiście też będzie jakiś A2, które założyłem. No i to właściwie wszystko. No i teraz sobie piszemy, ale bardzo ważne, dwa równania dla ruchu postępowego i obrotowego. Od początku może. Ruch postępowy. Czyli masa razy przyspieszenie A2 równa się suma sił, czyli ciężar minus siła napięcia liny. No i to jest ruch postępowy. Postępowy. A teraz będzie ruch obrotowy, czyli to, co on tutaj wykonuje sobie wokół no może bardziej precyzyjnie, wokół chwilowego środka obrotu, którego teraz nie będziemy szukać, to może innym razem przy kinematyce wrócimy. I przypominam, moment bezwładności biegunowy, przepraszam, masowy moment bezwładności, nie biegunowy, masowy moment bezwładności, on oczywiście będzie inny niż tutaj był, to jest całkiem inna masa, inny promień, więc sobie zrobimy I2 razy epsilon 2, to się równa, no i suma momentów, czyli promień tutaj wynosi małe r i wokół tego punktu tak naprawdę działa tylko jedna siła, czyli będzie S1 razy r. No czyli mamy cztery równania. To podpiszę może, że to jest ruch obrotowy. Czyli są cztery równania, czyli jest 1, 2, 3, 4. A teraz sobie policzymy, ile jest niewiadomych, bo od tego zależy powodzenie tego całego
tej całej operacji liczenia, pisania równań i w ogóle tego całego zadania. Liczymy sobie niewiadome. Masę znamy, bo jest podana. Nie znamy przyspieszenia A. Nie znamy siły napięcia liny. Przyspieszenie ziemskie jest znane. Biegunowy moment bezwładności, to zaraz sobie napiszemy, to będzie jedna druga masa razy promień do kwadratu, czyli wszystko jest jasne. Nie znamy przyspieszenia epsilon1, nie znamy siły S1. I tutaj nie znamy przyspieszenia A2. Masa jest znana. I jeszcze I2 też sobie napiszemy, jaki jest biegunowy moment, masowy moment bezwładności, sorry. I to będzie oczywiście jedna druga masa razy promień do kwadratu. I co tu jeszcze nie jest znane? Oczywiście epsilon 2. I oczywiście to już będzie wszystko, czyli mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 niewiadomych, 4 równania, czyli potrzebujemy mieć jeszcze kolejny punkt, czyli trzeci. Potrzebne są dwa związki kinematyczne. Jak to zrobić? Tu będzie wesoło. No bo jak będziemy mieć 6 równań, 6 niewiadomych, to wszystko będzie zrobione. I jeżeli na przykład mamy takie coś, że przyspieszenie A, przepraszam, muszę się napić. Jeżeli przyspieszenie A jest przyspieszeniem tego zielonego pudła, to A jest w tym miejscu i A jest oczywiście też w tym miejscu. I przyspieszenie A jest również w tym miejscu. I teraz jest takie coś, że jaki sposób próbujemy znaleźć jakiś związek pomiędzy A i pomiędzy na przykład Epsilon 1, Epsilon 2 i A2. Na pewno pamiętasz taki wzorek jak prędkość, to jest prędkość kątowa razy promień. I tak samo będzie przy przyspieszeniach, że przyspieszenie liniowe to się równa przyspieszenie kątowe razy promień. I to będzie właśnie ten pierwszy związek kinematyczny, to sobie przepiszemy. Czyli przyspieszenie tego punktu to jest przyspieszenie kątowe epsilon 1 razy ten promień. Czyli A to jest epsilon 1 razy 2R. Czyli A to jest epsilon 1, epsilon 1 razy 2R. No dobrze, to jeszcze jeden związek kinematyczny. I wracam do mojej teorii, która wcześniej się urodziła. Chodzi o to, że w tym punkcie również będzie, może ja to narysuję bardziej dokładnie, w tym punkcie również będzie przyspieszenie A, bo to jest ta sama lina, cały czas w koło leci. I tak samo przyspieszenie A będzie miał, o, to ja może trochę to inaczej narysuję, bo tu się zrobiła trochę kaszana, będzie miał. No, nie da się ukryć. Ten punkt. Ten punkt. A ten punkt ma przyspieszenie A2. To może to wytrę właśnie, bo to się zrobi. Zrobi tutaj się ciemno. O, teraz będzie chyba lepiej. I do czego ja zmierzam? Ano, zmierzam do rozkładu przyspieszeń na tej średnicy właśnie. Że jeżeli mamy tutaj A, tutaj jest A2,
to możemy to powiązać z epsilonem drugim. W jaki sposób? Na przykład w taki sposób, że przyspieszenie tego środka, może na razie wektorowo, to jest przyspieszenie tego punktu, dodać przyspieszenie tego punktu, środka względem tego punktu. Czyli generalnie jest to, mówiąc prościej, metoda bieguna. Ja to może to napiszę na punktach, będzie łatwiej A, B, C, D, bo tak to tutaj może tu zabraknąć miejsca. O, tu może zapiszę w ten sposób, że to jest A. A tu już było, to może B niech będzie. Może niech będzie B, a tu będzie S. I jeszcze raz, czyli przyspieszenie środka to jest równe przyspieszenie punktu B plus przyspieszenie środka względem punktu B. I teraz co my wiemy? Wiemy, że przyspieszenie środka, to wiemy, że to jest po prostu A2. Czyli idąc z tymi oznaczeniami, które wcześniej tutaj wprowadziłem, wiemy, że przyspieszenie punktu B to jest a przyspieszenie punktu S względem B to jest takie przyspieszenie, jakby zatrzymać na chwilę punkt B i punkt S obracałby się wokół punktu B. Jak to można zapisać? Ano bardzo prosto. Akurat tak się zdarzyło, że one są wszystkie w jednym kierunku, jakby pionowym. Będzie to łatwiejsze. Więc przyspieszenie punktu S względem B to będzie w ten sposób, że jakby idąc sobie z tego wzorka, to będzie epsilon 2 razy ta odległość pomiędzy punktem B i S, czyli po prostu promień. Czyli mówiąc krótko, to jest przyspieszenie tego punktu B plus punktu S względem punktu B. Może to wyglądać na zagmatwane, ale to się w pewnym momencie okazuje, że to się w pewnym momencie okazuje, to nie jest aż takie trudne, dlatego że te wektory lecą sobie, jakby powiedzieć, w tym samym kierunku. I dlatego jest to prostsze. Więc zapiszmy sobie to. To będzie A2 równa się A plus epsilon 2 razy R. No i to właściwie byłoby tyle. Czyli jak widzisz, to opiera się właściwie na trzech punktach. Zakładamy sobie jakieś ruchy. Punkt pierwszy. Potem sobie uwalniamy od więzów, piszemy równania dynamiczne. I wiadomo, że tych równań będzie i tak za mało. I jako ostatni punkt po prostu tyle, ile ich braknie tych równań. W tym przypadku dwóch brakło. Było sześć niewiadomych, cztery równania. To dokładnie tyle, ile brakuje równań. Piszemy sobie związków kinematycznych i to wszystko razem powstaje, tak jak w tym przypadku, 6 równań. 5, 6. Od tej strony numerowałem. Dobrze, niech będzie. 6 równań, 6 niewiadomych i to już jest tak naprawdę zwykła matematyka. Z tego, co ja wiem, to nikt nie wymaga, żeby to do końca liczyć. No może ktoś tam wymagać, ale na większości uczelni, kierunków, gdzieś na kolokwiach czy na egzaminach, to wystarczy zostawić te 6 równań i wszystko jest dobrze. To na tyle i jeszcze na koniec, jeżeli to było dla Ciebie jasne i proste i zrozumiałe, to polecam również moje szkolenie wideo, które podlinkuję tam później pod filmem w opisie. I w tym szkoleniu wideo, w kursie wideo
pokazuje na wielu przykładach całą dynamikę, począwszy od właśnie zasad dynamiki Newtona, począwszy od tego, że pokazuje też, jak te prawa Newtona działają. Oczywiście przechodzę potem przez takie pojęcia jak praca, moc, energia, również pęd. I to wszystko razem jest podane w materiałach wideo, które pokazują samą esencję i tylko tyle, ile potrzeba umieć. Także zapraszam do zakupów, do korzystania z tych materiałów, bo naprawdę warto. To może oszczędzić dużo czasu. Po co się uczyć, po co tracić godzin, nie wiadomo ile, jak można sobie przerobić, przesłuchać 2-godzinny materiał, którym jest wszystko tak naprawdę. No trochę więcej, tam jak 2 godziny chyba jest, ale już tam można sprawdzić i też nie chodzi o ilość, tylko bardziej o jakość, że wszystko jest na jednej, podane na talerzu praktycznie w jednym miejscu wszystko. To tyle i dziękuję i do następnego.